Grudzień to święta, prezenty i świąteczne eventy w naszych ulubionych tytułach. Wielu producentów właśnie w okresie przedświątecznym decyduje się na premierę swoich gier, dodatków oraz promocji w sklepikach. Pojawi się też mnóstwo zawartości dostępnej wyłącznie w grudniu czy też w styczniu. Nie inaczej będzie w tym roku. Zapraszamy na wydarzenia grudnia. Na początek start zamkniętych testów The Exiled, dawniej Dustal, czyli MMORPG-a o sandboxowym zacięciu i naprawdę mocnym nastawieniu na PvP. Oczywiście kluczyki zgarnąć możecie na naszym portalu, więc zachęcamy do sprawdzenia. Poza tym oczywiście ruszają kolejne i ostatnie zarazem zamknięte beta testy Gigantic, które jest naprawdę ciekawą propozycją. Niestety owe testy będą wyłącznie dla użytkowników Windowsa 10. To jednak nie koniec atrakcji dnia dzisiejszego. Po godzinie 19 wypróbujemy za darmo bijący rekordy popularności Battle Ride, czyli steamowy fenomen ostatnich tygodni. Piątek 2 grudnia oznacza dla nas trzy gry MMO: Path of Exile, Star Wars The Old Republic oraz Hearthstone. Pierwsza otrzyma nowe ligi i nowy wielki update. Druga dodatek Knights of the Eternal Throne, a trzecia również dodatek, Ciemne Zaułki Gadgetonu. Oprócz tego na platformie Origin rozpocznie się darmowy weekend z Titanfall 2, dzięki czemu sprawdzimy kosmiczne walki za darmo. 6 grudnia, Mikołajki, a w Mikołaja świat MMORPG-ów przygotował dla nas prezenty, nową mapę w Paragonie. Jeśli zatem szukaliście okazji, aby po raz kolejny zakosztować nieźle rokującej moby, zapraszamy do Paragona. Poza tym Fliff, Fly for Fun otrzyma nowy serwer, co również jest niezłą okazją do powrotu, szczególnie że ostatnimi czasy nie dzieje się tam za wiele. Tym samym warto wykorzystać taki moment. Kolejna dawka nowości do Blade & Soul trafi 7 grudnia. Tym samym otrzymamy nową linię fabularną do zrobienia. Oprócz tego nowe legendarne akcesoria i instancja, którą będziemy mogli wykonać. Całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że update'y w tej grze pojawiają się stosunkowo często. Dzień później rozpoczynają się rosyjskie beta testy długo wyczekiwanego Blessa, oczywiście z blokadą IP dla Europy. Czy gra okaże się hitem? To najlepsza okazja, aby wcześniej spojrzeć na owy tytuł i ocenić jego wartość. Tego samego dnia premiera Gigantic dla użytkowników korzystających z Windowsa 10 oraz Xboxa One. Jeśli zatem posiadacie jedną z owych platform, to śmiało możecie pobierać. Come with me. Już 9 grudnia Weapons of Mythology New Age trafi na rynek. Nowy MMORPG od IDC Games, który podobno zyskał naprawdę ogromną popularność w Japonii. Jak jednak wiemy, nie zawsze popularność w krajach wschodu również oznacza sukces u nas, o czym boleśnie przekonało się kilka innych tytułów. Niemniej jednak warto rzucić okiem na ten tytuł. Zauważyliście, że jest naprawdę intensywnie? Tym razem 10 grudnia i na ten dzień na pewno czekają wszyscy fani Arkecz. Wersja 3.0, dodatek Revelation, ale przede wszystkim nowy serwer, dostępny wyłącznie dla użytkowników z nowymi kontami. Oprócz tego dwie nowe rasy, Warborn i Dwarf, nowy World Boss i wiele, wiele więcej. To zdecydowanie wielkie wydarzenie w kontekście tej produkcji, tak jakby premierę przeżywać na nowo. 14 grudnia również zapowiada się bardzo obficie. Przede wszystkim dwa update'y, jeden do Latail, drugi do MapleStory. Do tego Wild teraz przesuniętą premierą Early Access, która odbędzie się właśnie 14 grudnia, mimo iż miała startować 1 grudnia. Nie możemy też zapomnieć o closed becie średniowiecznego Life is Feudal. Jest to jedna z atrakcyjniejszych gier MMORPG, sporo umiejętności Craft Sandbox. Czy nie tego oczekujemy? 15 grudnia ujrzymy najnowszy dodatek do Riders of Icarus o tytule Ranger's Fury. Level wzrośnie do 50, nowe lokacje, nowe mounty, nowe pety oraz umiejętności. Otrzymamy też tytułową klasę Rangera, który jest chyba największą atrakcją. Poza tym ciężko doszukiwać się jakichś większych atrakcji w tym miesiącu, poza jedną. Wciąż mamy szansę, że Dark and Light ruszy z Early Access. Miejmy nadzieję, że stanie się to niebawem, bo czekałem na to w listopadzie, niestety nie udało się, więc może w grudniu. Nadzieje są ogromne. Tymczasem jednak to wszystko, żegnamy się z Wami i liczymy na Wasze wsparcie komentarzami oraz łapkami. Do usłyszenia, hej!